Hej, witajcie w nowym vlogu. Dzisiaj taki mam dzień trochę domowo, gotujący i postanowiłam sobie z Wami po prostu chwilę pogadać, bo ostatnio wiele z Was napisało do mnie, że lubicie oglądać moje vlogi, bo one są takie normalne. Także tak jak mówię, dzisiaj będę sobie trochę gotowała, muszę tutaj ponadrabiać jakieś zaległości domowe, bo mam sporo takich rzeczy organizacyjnych, typu na przykład sprzątanie szaf, wymienianie garderoby jesienną na zimowe, nie tylko mojej, ale też u dzieciaków, jakieś tam buty i cały czas coś w tym domu trzeba robić, no bo jak się mieszka na co dzień i się w tyle osób tu przebywa, to cały czas trzeba coś robić. Dzisiaj gotuję zupę baszcz ukraiński, tam już mam w garnku, tam z tyłu jest moja kuchnia, tak wiem, może jakiś lekki nieład pasuje, wszystkie te gary są czyste, powyjmowane z mycia, ale nie chowam ich, bo będę potem jeszcze obierała ziemniaki, tam wszystko, więc tak. Takie tło dzisiaj mamy kuchenne. Z tego wywaru, który się gotował, tam wyjęłam włoszczyznę i wszystkie buraki. Ja do gotowania zup używam buraków tych podłużnych, bo one są po prostu słodsze i wydaje mi się, że lepiej smakują. Teraz te warzywa będę ścierać na tarce i dołożę tam do wywaru, w którym teraz gotują się po prostu ziemniaki. No i tak, i podczas tego ścierania buraków postanowiłam sobie z Wami trochę pogadać. Mam nadzieję, że odgłos ścierania i moja ręka tutaj nie będzie Was za bardzo rozpraszać, ale nie mam czasu na to, żeby włączyć tam aparat w pokoju i zacząć nagrywać vloga, więc stwierdziłam, że zacznę to robić tutaj. Powiem Wam, że od jakiegoś czasu bardzo nasiliły mi się migreny. Ja wiem, że ten temat chorób jest mało popularny na YouTubie, ale wiem też, że dużo z Was, zawsze jak przewija się temat migreny, często do mnie pisze, pytacie mnie, jakie leki biorę, co mi pomaga. I ja postanowiłam, że będę się z Wami jakimiś tam moimi nowymi doświadczeniami w walce z tą cholerną migreną, która zabiera mi już nawet nie połowę. Słuchajcie, 3/4 radości życia, takiego energii, siły, zadowolenia, naprawdę. Uwierzcie mi, że ja od ostatnich 3 miesięcy ja mam tak wiele i tak intensywnych napadów migren, że no postanowiłam wziąć się za siebie, a nie tylko faszerować się po prostu lekami. Poszłam do neurologa, nie pierwszego w swoim życiu, tylko entego już, bo już nie wiem, u ilu ja neurologów byłam i zawsze było jakby mierzenie mi tylko ciśnienia, zaglądanie w dno oka, sprawdzanie tutaj kręgosłupa szyjnego, żadnych badań, żadnego rezonansu, żadnego tomografu. Nikt mi nigdy nie zlecił, bo zawsze każdy lekarz mówił, to jest tylko migrena. Natomiast ktoś, kto przynajmniej raz w życiu przeżył taką migrenę, wiecie, nie taką, że boli Was głowa, bierzecie trochę prochów, wychodzicie, bo ja takie migreny też miewam, że ja normalnie funkcjonuję, idę do pracy, idę do ludzi, wychodzę z dziećmi, spotykam się ze znajomymi i mam tą migrenę gdzieś cały czas w tle, ale mam takie napady, które absolutnie wyłączają mnie z życia. Po prostu jestem wtedy skazana na pomoc osób trzecich, jestem... tracę kontrolę nad własnym ciałem, jestem absolutnie wyjęta z życia do tego stopnia, że po prostu zaczęło mnie to przerażać. Mam 38 lat, jestem za młoda na to, żeby poddać się tej chorobie. Poza tym nie chcę też tak wiele tracić, jak tracę przez to. Udałam się właśnie do pani neurolog. Pani neurolog w gabinecie prywatnym, nie z polecenia, po prostu stwierdziłam, że no, muszę gdzieś iść. Dała mi skierowanie na rezonans magnetyczny głowy. Jestem już po tym badaniu. Miałam też właściwie o tym nie opowiadać, ale powiem Wam, bo może część z Was się waha. Oczywiście byłam na tym badaniu prywatnie, bo gdybym chciała iść na to badanie państwowo, to musiałabym czekać między 10 a 14 miesięcy. Ja nie chcę aż tyle czekać, dlatego że te moje napady były w ostatnim czasie odpukać, tfu, już wniemalowane, bo były tak częste, że stwierdziłam, że no nie, każdy okres dłuższy niż miesiąc jest dla mnie za długi, bo boję się, że w ciągu kolejnego miesiąca znowu dostanę napad. Więc poszłam na to badanie prywatne. Badanie jest koszmarnie drogie. No jest drogie, nie ukrywajmy. Jeszcze ja miałam badanie z kontrastem, więc kontrast dodatkowo 200 zł, więc badanie w Łodzi prywatne to jest koszt około 600 zł, z tego 600 albo 650 zł. Także no, cena jest zawrotna. Natomiast no, jest to jakby najdokładniejsze badanie głowy, jakie możecie sobie zrobić, cierpiąc na różne schorzenia typu, nie wiem, migrena, czy zawroty głowy, czy jakieś takie bóle w okolicy czoła, potylicy czy karku. Byłam na tym badaniu. Badanie jest o tyle nieprzyjemne. Dla mnie było nieprzyjemne jeszcze to, że miałam kroplówkę, która rozpychała mi żyły i jeszcze mam tutaj taki dosyć mocno widoczny siniak po tej kroplówce. No i było dla mnie o tyle nieprzyjemne, że ja mam trochę klaustrofobię, więc zamknięcie w tej tubie, która na szczęście ma wylot z tyłu, ale głowa wyłożona w taką obręcz jak klatka, człowiek jest totalnie unieruchomiony, jeszcze z kroplówką, która sprawia dosyć duży dyskomfort, no nie było to miłe badanie, trwało prawie 40 minut.
W tubie jest bardzo, bardzo głośno. Tam te strzały są takie nieregularne, dźwięki również są nieregularne. Jeden dźwięk jest ciągły, drugi dźwięk jest w formie pukania, trzeci dźwięk jest w formie takiego wycia syreny. Nie jest to przyjemne badanie, ale jest bardzo miarodajne. Także ja jestem już po tym badaniu. Mam wynik. Na szczęście nie ma tam nic aż tak niepokojącego. Rzeczy, które jakby są znalezione w tym badaniu u mnie, nie są przyczyną moich migren, tylko raczej ich konsekwencją. Także jakieś tam ognisko zapalne w płacie czołowym jest konsekwencją właśnie tych powtarzających się migren. Natomiast dało mi to odpowiedź na to, że na przykład nie mam tętniaka, nie mam żadnego guza i po prostu muszę się dalej leczyć na tą nieszczęsną migrenę. Czyli teraz już wiem, że nie muszę, znaczy nie ma żadnego powodu w głowie, bardzo się z tego cieszę, tak? Żadnego takiego ogromnego jakichś zmian. Są właśnie zmiany wynikające z licznych napadów w moim życiu migrenowych. Natomiast nie ma przyczyny w głowie, więc leczę się dalej neurologicznie. Jeżeli moje napady będą powtarzały się tak często jak do tej pory, lekarka powiedziała, że ona proponuje zastosować leki przeciwpadaczkowe, takie włączyć je do leczenia już na stałe. Natomiast ja bardzo tego nie chcę. Ona powiedziała, że też jest to ostateczna ostateczność. Zmieniła mi leki. Dała mi lek w sprayu do nosa, który pstrykacie sobie ze strony tej, z której macie migrenę. Ja akurat mam migrenę lewostronną, więc jedna dawka do jednej dziurki, podobno świetne działanie przeciwbólowe. Zobaczymy, jeszcze tego nie stosowałam, natomiast jedna dawka takiego leku, bo to jest hermetycznie zamknięta jedna, dosłownie jedna dawka, kosztuje 60 zł. Więc jest to obłęd, tak? Natomiast jeżeli miałoby mi to pomóc i ta jedna dawka miałaby cały ten proces migrenogenny zatrzymać, to ja idę w to w ciemno. Dobra, także tyle, słuchajcie, na temat tych migren. Polecam Wam naprawdę, jeżeli cierpicie i tak jak ja, bierzecie bardzo dużo leków, macie już przez to problemy jakieś z żołądkiem czy z innymi organami, boicie się, a nigdy nie wykonywałyście żadnych badań głowy, to ja Wam bardzo serdecznie polecam. Jeżeli macie na to czas, to idźcie normalnie do neurologa z NFZ-u i weźcie sobie skierowanie po prostu i czekajcie, a jeżeli macie bardzo te bóle nasilone i nie macie czasu na to czekać, no to polecam nie kupić sobie kilku par ciuchów na sezon jesienno-zimowy, tylko po prostu idźcie i sprawdźcie, czy tam w tej głowie nic się nie dzieje. Dobra, moje tutaj narzędzie zbrodni muszę wyczyścić z buraku. Wiem, że wygląda to pewnie mało apetycznie, ale tak się przygotowuje barszcz ukraiński, więc za chwilę tą startą masę tych warzyw wrzucę do zupy, umyję rękę, żeby cokolwiek tutaj innego zrobić. Ponieważ nie mam drugiego dania, nie będę dzisiaj robiła żadnego drugiego dania, postanowiłam zrobić takie placuszki. Tutaj już mam masę przygotowaną. To są placuszki z serka homogenizowanego, jajek, mąki, odrobiny wody. I te placuszki będę robiła z jabłkami, które sobie tutaj już naszykowałam. I do takiego placuszka, jedną łyżeczkę takiego placuszka będę smażyła na patelni, albo na oleju zwykłym, albo na kokosowym i to wtedy będzie ładnie pachniało. I do każdego placuszka położonego łyżeczką będę wkładała krążek obranego jabłka. I to będzie u mnie dzisiaj drugie danie na słodko, do tej właśnie zupy. Dobra, robię tutaj teraz porządek, bo mówię, wygląda to dosyć makabrycznie wszystko. I odezwę się do Was później. Hermionka, zostajesz w domu, ja idę po Bartusia. Będziesz spała cały dzień, tak? Będziesz spała cały czas. Bartek przyjdzie, to się trochę pobawisz. Pobrykasz troszkę, tak? Dobra, to ja uciekam. Pa! Sama nie wiem, jaka jest ta pogoda. Idzie jesień, czy nie idzie? Liście wygrabione. Ale tutaj suche drzewo. Jak widzicie, Hermiona wykonała właśnie poranną toaletę. Już nie jest taki ranek, bo jest prawie przed południem. Ja skończyłam nagrywać dla Was filmik z makijażem, bo chciałam Wam pokazać tą przepiękną nową paletę Maybelline The Blush Nudes. To jest niestety paleta chyba jeszcze niedostępna w Polsce, ale jak będzie, to zainteresujcie się nią, bo jest fantastyczna. Taka, widzicie, te kolory są takie wszystkie rozbielone, delikatnie różowo, morelowo, biało, kremowe, przepiękne właśnie na dzienne, na jesienne makijaże w takim rose gold, w takim kolorze etui, no przepiękna. To będzie druga paleta po tej The Nudes, taka pewnie hitowa z Maybelline. Ja ją mam od mojego brata, który przyleciał teraz do mnie w odwiedziny, dlatego jestem szczęśliwą posiadaczką, ale tak naprawdę nie wiem, kiedy będzie dostępna w Polsce. Zamknę sobie okno, bo widzę, że jedzie śmieciarka i będzie głośno, a w tle w ogóle słychać zmywarkę. Dzisiaj mam taki dzień, w którym chciałabym bardzo dużo zrobić, ale nie wiem, na ile mi się to uda. Jest przepiękna pogoda, zaraz muszę
tak naprawdę już wychodzić z domu, bo muszę się zbierać po Bartka, potem przyjedzie Natalia. Chciałabym jechać jeszcze zrobić mojej teściowej przed imieninami paznokcie, ale też nie wiem, czy mi się to uda. Złożę dla Was filmik, wrzucę. O, właśnie przyjechał kurier. Myślę, że do mnie. Tak, do mnie, po samą pod klatką. Także zaraz zobaczymy, czy przyniesie mi to, o czym myślę. Jeżeli tak, to Wam zaraz pokażę. Tak, słuchajcie, kurier przyniósł mi to, o czym myślałam, że mi przyniesie. Jest to przesyłka, na którą czekałam. Jest to przesyłka z Aeterii, z firmy od Karoliny Baszak. Wiecie, że ona ma taką przepiękną, stylizowaną na lata 20 kolekcję, bardzo, bardzo kobiecą. O ile może te sukienki nie są do końca w moim stylu i nie wiem, czy są to sukienki, które ja bym nosiła, może przybliżę, jak zacznę Wam pokazywać to, co sobie kupiłam, ale stwierdziłam, że zamówię sobie spódnicę ze 100% wełny w pięknym burgundowym kolorze, przepięknie wyglądała na Karolinie i na zdjęciach. Ja taka spódnicowa do końca nie jestem, ale spódnica taka z koła, pięknie się układająca, z dobrej jakościowo wełny, chodziła za mną już od dawna i nie jest łatwo taką spódnicę dostać, bo jak ja weszłam mierzyć spódnicę w Zarze, to jakość ich wykonania była tragiczna i cena też była tragiczna i nie chciałam. Wiedziałam, że jeżeli chcę sobie kupić rzecz, która będzie właśnie taka sporna, do końca nie wiem, czy ja to będę się w tym stylu umiała odnaleźć, ale myślę, że na jesień będę się umiała w tym odnaleźć, to stwierdziłam, że chcę taką rzecz porządną, taką naprawdę odszytą prawie, że na miarę. Tutaj mamy karteczkę Karolina ze swoją siostrą. Dziękujemy Ci za zakupy w Aeterii. Mamy nadzieję, że nowy nabytek sprawi Ci wiele przyjemności i radości użytkowania. Jeżeli masz ochotę podzielić się ze mną swoją opinią na Instagramie, nie zapomnij dodać hashtag Aeterii. Z przyjemnością zobaczymy Twoje zdjęcie. Zobaczymy, dziewczyny, ja się będę prezentowała w tej spódnicy, to być może zdjęcie wstawię. W pudełku jest tak zapakowana w papier z naklejką ta spódnica. Teraz Wam ją pokażę. Teraz Wam ją pokażę, trochę poszelaszczę tym papierem. Teraz Wam ją pokażę. Po prostu Wam ją pokażę po wyjęciu z pudełka. A potem może ją założę nawet na siebie i gdzieś tam jakieś zdjęcie czy coś pokażę. W takim przepięknym, burgundowym kolorze. Spódnica z koła. Niezwykle fajny, taki lejący materiał. Bardzo ładnie widzę, już się układa. Ona tak wręcz przy każdym ruchu faluje. Co jest dla mnie bardzo fajne, to jest to, że ona ma spódnicę, więc nie do końca jest to taki ugrzeczniony model, bo można założyć czarny, basicowy, jakiś fajny, dopasowany t-shirt, ciemne rajstopy, botki czy mokasyny i ja sobie myślę, że nawet z ramoneską będę tą spódnicę chciała przymierzyć i ją nosić. Spódnica jest wykonana z wełny na wiskozowej, fajnej, takiej nieśliskiej, tylko takiej miękkiej, widzicie, niebłyszczącej podszewce. Hermiona oczywiście już siedzi w pudle. Ja sobie wzięłam rozmiar M, sugerując się tam tymi wymiarami, ale tak jak mówię, jeszcze nigdy nic z tej firmy nie miałam od Karoliny, także nie wiem, jaką ja tam jestem rozmiarówką. Myślę, że S-ką na pewno nie jestem, więc bezpiecznie było mi wziąć M-kę. Spódnica jest wykonana w 100% z wełny. Nie wiem, czy tutaj się złapie ostrość. W każdym bądź razie wygląda bardzo ładnie, bardzo porządnie, jest dokładnie w takim kolorze, jaki chciałam. Mówię, planuję, widzicie, ja mam na sobie teraz szarą, taką koszulową bluzkę, także myślę, że ona i z koszulową bluzką, i z jakąś tam bawełnianą, i z golfikiem, i ze sweterkiem, i z ramoneską, i z płaszczem, myślę, że może fajnie ta spódnica grać. Chciałam coś takiego na jesień, stwierdziłam, że zainwestuję w dobry gatunkowo produkt, bo jeżeli ma już to być spódnica, która nie do końca wiem, czy będę ją nosić, to chcę, żeby to było coś takiego, co samo w sobie będzie na tyle piękne, że mnie po prostu do tego noszenia zachęci. Także jak tylko się gdzieś wystroję czy wystylizuję tej spódnicy, to na pewno Wam pokażę na pierwszy rzut oka na to, jak ona jest uszyta, jak ona wygląda. Bardzo mi się podoba. Hermionie też się podoba najbardziej chyba pudełko. Także wszystko Wam powiem. Tak jest zapakowany paragon. Tu jest ta karteczka, także zobaczymy. Dobra, słuchajcie, zbieram się. Nie wiem w ogóle, czy ta zmywarka w tle da nam w jakikolwiek sposób obejrzeć ten filmik. Jeżeli nie, to może ściszę, chociaż nie, bo jak ściszę, to nie będzie słychać tego, co ja miałam Wam do powiedzenia. Także zobaczymy. Na razie. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Gdzie jedziemy? Do babci. Na co? Na imieniny. Ekstra. Zaraz piękne kwiatki jakieś odbierzemy z kwiaciarni, tak? Babci wręczysz kwiatki i złożysz życzenia. A mama da prezent. A jaki? No zobaczysz. Niespodzianka. Pa!
Witaj, kolejny dniu. 3 października, zimno, leje deszcz. Ale tak jak Wam mówiłam, ja lubię taką pogodę. Ja się po prostu dobrze czuję. Pokażę Wam, bo jest co prawda dopiero w 8:30 rano, ale ja już nastawiłam nalewkę. Przepis na tą nalewkę macie na moim kanale. Postaram się znaleźć filmik i zostawić Wam na dole. Tu jest 5 pomarańczy pokrojonych w centymetrowe plastry i zasypanych cukrem wczoraj wieczorem. Dzisiaj rano dosypałam 120 g kawy w ziarnach, 3 laski cynamonu, laskę wanilii, 6 goździków. I tutaj w tym słoiku było mniej więcej 1/3 słoika płynnego miodu. Ja go tak postawiłam, on sobie tutaj spływa. To jest wszystko zalane 0,5 litra spirytusu i przygotowuje się moja nalewka. Tutaj czeka kawa. Niestety sezon przeziębień, jak widzicie, się rozpoczął. Bartek został dzisiaj w domu z temperaturą. Jesteśmy po nieprzespanej nocy i tak właśnie zaczyna się dzień. Tu się gotuje rosół, tu się robi nalewka, tu czeka na mnie kawa. Do zobaczenia. Pa, pa!